Pozostało tylko 13 dni na rozliczenie PIT-ów. Czas na składanie dokumentów kończy się 2 maja. Jeśli jeszcze nie rozliczyłaś lub nie rozliczyłeś swoich transakcji giełdowych w obcych walutach, w tym także z obrotu kryptowalut, to świetnie się składa, ponieważ już za parę dni uruchomię serwis internetowy, który pozwoli ci się z tym uporać. pitowalut.pl. Jak będzie to działać? Przez prosty formularz na stronie wyślesz swoje wyciągi z dowolnych giełd w formacie CSV. CSV jest popularnym tekstowym formatem plików z danymi i chyba każdy bank lub giełda udostępniają możliwość eksportu historii transakcji właśnie w nim. Po wysłaniu plików z listami transakcji, w ciągu paru dni pitowalut dokona przewalutowania na złotówki oraz analizy Twoich transakcji i wyśle Ci na maila 3 informacje, których potrzebujesz do wypełnienia PIT-u 38. Twój przychód, koszt uzyskania przychodu oraz dochód lub stratę. Będziesz mógł też pobrać swoje wyciągi wzbogacone o kolumny z przewalutowaniami. Pitowalut ruszy 24 kwietnia. Wszystkie nadesłane wtedy pliki zostaną rozliczone do 29 kwietnia, więc będziesz mieć jeszcze czas na złożenie PIT-u. Usługa będzie kosztować 15 zł od pliku z wyciągiem. Dla plików powyżej 100 linii, każde kolejne 100 linii będzie kosztować dodatkowe 15 zł. Czemu uruchamiam tę usługę tak późno w roku podatkowym? Cóż, ty ociągałeś się ze składaniem podatków, ja ociągałem się z produkcją tego serwisu. Były inne rzeczy na głowie. Ale nie bój się. Mimo, że niektóre aspekty tego produktu są robione na szybko, tak jak ta reklama czy też warstwa prezentacji Pitowaluta, to bezpieczeństwo i poufność twoich danych otrzymują bardzo duże uwagi. Wszystkie twoje dane będą trzymane w formie zaszyfrowanej i nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim. Nie będzie ich też analizowała żadna sztuczna inteligencja. Więc możesz spać spokojnie, nikt nie dowie się nic o Twoich transakcjach. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam na pitowalut.pl od Witchsoft.